Moim gościem dzisiaj jest pisarka, która ukrywa się pod pseudonimem Alice Kowalski. Dzień dobry, Alice. Witam Państwa, dzień dobry. Alice na razie nie chce zdradzić swojego prawdziwego imienia i nazwiska. O tym jeszcze porozmawiamy w późniejszej części naszej rozmowy. A ja chciałam zacząć naszą rozmowę od książki, drugiej książki Alice, która właśnie się ukazała. Jest zatytułowana A Game, czyli gra. Alicjo, opowiedz nam o tej książce, jak ona powstawała, o czym jest, o jej bohaterach. To, żeby opowiedzieć o drugiej książce, muszę najpierw wspomnieć trochę o pierwszej i o tym, jak to się wszystko zaczęło, w tym roku zresztą. To znaczy, w tym roku zaczęło się pisanie książek, natomiast zaczęło się wszystko od pandemii, czyli w zeszłym roku, kiedy byłam w Waszyngtonie i kiedy po raz pierwszy świat się zatrzymał i miałam tak naprawdę czas zajrzeć do wnętrza siebie i pomyśleć o tym, czego tak naprawdę ja chcę w życiu. Bo do tej pory byłam osobą zawsze bardzo towarzyską, wychodzącą do ludzi, podróżującą, zabieganą, a tu zostałam zmuszona jakby właśnie, żeby zamiast wyjść na zewnątrz, żeby wejść do wnętrza i zacząć słuchać tego głosu, który każdy w środku ma, który zagłuszamy na co dzień. I wtedy właśnie doszłam do wniosku, że ja po prostu muszę zacząć żyć życie inaczej troszeczkę, że może to, co do tej pory było, to nie było to do końca normalne. Ja myślę, że my nie wrócimy już do tej normalności, jaką znamy sprzed pandemii. W związku z tym jedną z tych rzeczy, które zawsze chciałam zrobić, było napisanie książki. A jak zaczęłam medytować w czasie pandemii po raz pierwszy w życiu, to właśnie zaczęłam bardziej się wsłuchiwać w siebie, uspokajać i zaczęły jakby takie myśli się pojawiać różne. To nie, że ja zaczęłam słyszeć głosy, tylko to był właśnie ten jakby wewnętrzny głos, intuicja, nie wiem, różnie to można nazwać, głos serca. I to się zaczęło właśnie jakby, tak ta książka jakby do mnie przyszła, ja miałam takie wrażenie, bo te myśli różne przychodziły i ja po prostu wiedziałam, że ja muszę usiąść i to spisać wszystko. I tak powstała pierwsza książka, ale ta pierwsza książka była taka dosyć dziwna. Ja to nazywam literaturą totalną, ponieważ tam było trochę takiego pisania dziennikarskiego, trochę kreatywnego, a trochę poezji, trochę akademickiego, taka mieszanka wszystkiego, co do tej pory jakby w życiu robiłam. No i mój wydawca w ostatniej chwili, tuż przed wydaniem, jak już mieliśmy datę wydania pierwszej książki, powiedział, że on chce wyciąć jeden rozdział. Ten taki kreatywnego pisania, taką historię jakby fabularną, że to nie pasuje do całości, że lepiej będzie, jak zostawimy tylko tamte części. No ja byłam trochę zaskoczona, no ale nie miałam jakby wyboru, takie miałam poczucie, więc się zgodziłam na to i pomyślałam, że może to jest znak, że może ja powinnam, bo to było takie dosyć krótkie, to był tylko jeden rozdział tamtej książki, pomyślałam, że powinnam może to rozwinąć, tę historię, w większą fabułę. No i to jest właśnie ta druga książka, A Game, czyli gra. I ta książka już jest, ponieważ ta pierwsza książka jest taka bardziej, powiedziałabym, w dziennikarskim stylu napisana. Ta jest rzeczywiście taką książką, która opowiada po prostu historię. Ja to nawet nazywam romansem science fiction, ale to tylko po to, żeby tak ludzie mieli jakby ogólne wrażenie, o co chodzi i żeby to jakoś może zachęcało, bo tak naprawdę to nie jest ani takie typowe science fiction, ani typowy romans. Natomiast trudno jest w ogóle określić, czym ta książka jest. Myślę, że trzeba ją po prostu przeczytać. A czy ona została stworzona jakoś na podstawie Twoich własnych doświadczeń, przemyśleń? Czy to jest zupełna fikcja literacka, czy wydarzenia, które są w tej książce, one wydarzyły się rzeczywiście w prawdziwym życiu? Ja myślę, że one gdzieś tam kiedyś się wydarzyły albo wydarzą w jakiejś przestrzeni, w jakimś czasie. Nie przydarzyły się one mnie, co prawda, bo to się dzieje właśnie we wszechświecie, częściowo na Ziemi, ale w małej części właściwie. I tutaj trochę nawiążę do tego też, dlaczego nie napisałam tych książek pod swoim nazwiskiem. Ja uważam, że jest taka ogólna świadomość, która łączy nas wszystkich, że my wszyscy jesteśmy jednością i że mamy tą świadomość i że twórcy po prostu się łączą z tą taką kolektywną świadomością i z tego czerpią inspirację. I tym właśnie jest inspiracja. Tak jak ludzie mówią, że inspiracja do nich przychodzi. Do mnie też przyszła. Ta książka po prostu przeze mnie przeszła. Jedna i druga. Z tą drugą było bardziej tak, jakbym oglądała film po prostu i pisałam to, co widzę. I pisałam dialogi. I wiele osób właściwie tak mówi o swojej twórczości, że coś po prostu do nich przychodzi. I jednocześnie ja mam wrażenie, że jeżeli tego nie zapiszemy od razu, jeżeli tego nie wypuścimy, to przyjdzie to do kogoś innego i ktoś inny to zrobi. Często jest tak, że ludzie mają podobne pomysły w podobnym czasie. Ja na przykład kiedyś chciałam zrobić film krótkometrażowy, nie powiem ile lat temu, ale wiele, wiele, wiele. I oczywiście nie zrobiłam go. I niedawno, dosłownie rok temu, oglądałam jakiś stand-up comedy i nagle
Mój pomysł na film krótkometrażowy ktoś wykorzystał w swoim kawale, w który opowiadał. Było to bardzo zbliżone. Nie było to dokładnie to samo, ale na tyle, że gdybym teraz zrobiła ten film, to ktoś by powiedział, że to był plagiat, że to był pomysł tego pana. A ja ten pomysł miałam 20 lat temu, prawda? Więc trzeba od razu, teraz już nauczona tym, że trzeba od razu, tym razem jak przyszły do mnie te wszystkie pomysły, to po prostu usiadłam i je spisałam. Kiedyś bym pewnie tego nie zrobiła. Tak jak mówię, pandemia wszystko zmieniła i ja w tej chwili po prostu też nie boję się jakby wyjść z tym do ludzi. A czy ta najnowsza, w sensie ta druga książka, A Game, ona różni się od tej pierwszej tylko i wyłącznie tym, że zawiera ten jeden rozdział, na którym ci widać zależało, żeby go jednak opublikować, czy czymś jeszcze się różnią? Bo z tego, co ja wiem, to tam chociażby imiona bohaterów zostały zmienione, prawda? Tak, to znaczy w tym rozdziale pierwszym oni nie mieli imion po prostu, więc w momencie, kiedy zaczęłam pisać książkę już o nich, dłuższą, tych rozdziałów tam jest 7, a właściwie jeszcze jest epilog, więc nawet więcej, trochę to już musieli mieć imiona, żeby łatwiej było po prostu, żeby się nie zgubić, czy żeby czytelnik się nie zgubił. No i różni się przede wszystkim właśnie tym, że ta pierwsza była tak bardziej pisana jakby w pierwszej osobie. I jest to taka książka, która jakby próbuje nam przypomnieć o tych najważniejszych prawdach, o których myślę, że wszyscy wiemy, tylko zapominamy. Ja sobie w czasie pandemii, medytując i właśnie uspokajając się i zwalniając czas, zaczęłam po prostu przypominać te wszystkie rzeczy. I tak jak mówię w tej książce, my wszyscy o tym gdzieś głęboko, my to czujemy, tylko zapominamy, zagłuszamy ten głos. Tyle osób już o tym pisało i ja piszę po raz kolejny, więc to nic nowego pod słońcem. Zresztą o tym są obie trochę książki, że nic nowego się już nie da wymyśleć. Wszystko już zostało napisane. A czy tak w dwóch zdaniach da się opowiedzieć fabułę tej książki? No nie, bo cała właśnie, że tak powiem, niespodzianka polega na tym, że ta książka, ona ma takie, każdy rozdział się kończy z takim cliffhanger tak zwany, czyli takie zawieszenie, że co będzie dalej, prawda? I nagle przeskakujemy na przykład z jednej osoby na drugą, więc następny rozdział nie odpowiada na to pytanie, tylko dopiero później się dowiadujemy. I ona jest napisana troszeczkę tak jakby scenariusz filmowy. Tym się też różni od tamtej książki, że tej pierwszej nie da się sfilmować, natomiast tą bardzo bym chciała, żeby kiedyś została sfilmowana. Takie mam marzenie, bo jest to taka historia właśnie, właśnie tak opowiedziana, jeszcze jeśli byłaby tak samo zmontowana, to myślę, że bardzo wciągająca. Także tutaj po prostu jest to taka prawdziwa historia, opowieść, a nie takie bardziej zwierzenia, rozmyślania, jak ta pierwsza. A skąd wziął się tytuł A Game? Dlaczego tak? A Game jest, czyli ta gra jest bardzo ważną częścią tej książki. No i tutaj znowu ja nie chcę za dużo o książce mówić, ale chodzi o to, że być może to nasze życie jest taką grą. Jest pewna gra, która bardzo, bardzo duże znaczenie w tej książce ma. Natomiast jak najmniej chcę mówić o samej fabule. Zachęcam za to wszystkich do przeczytania. Ponieważ mówię, ta książka ma być taka trochę zaskakująca, prawda? Więc im mniej zdradzę, tym lepiej. Ty jesteś Polką, a książkę napisałaś w języku angielskim. Dlaczego? Bo po angielsku do mnie przyszła. Nie, to znaczy ja też zawsze myślałam, żeby dotarło to do jednak największej ilości ludzi, musi to być pisane w tym języku, jak ja to nazywam, łaciną naszych czasów, czyli tym najbardziej popularnym, ponieważ ja chciałam, żeby tą książkę przeczytali wszyscy moi znajomi z całego świata, których mam w różnych krajach i z którymi właśnie komunikuję się po angielsku, to jest nasz wspólny język. Natomiast później okazało się, że no jednak moja rodzina na przykład ma trochę problem, prawda, no bo nie są w stanie tej książki przeczytać, więc w tej chwili właśnie pracuję z wydawcą nad polską wersją, która ukaże się niedługo. Właśnie dzisiaj dostałam okładkę do zatwierdzenia, także już naprawdę lada chwila. Książka jest przetłumaczona i będzie wydana przez Gęsie Pióro w Polsce. Druga mam nadzieję kiedyś też, ale na razie, prawda, dopiero wyszła po angielsku, także mam nadzieję, że kiedyś też się pojawi. Nie chcesz ujawniać swojego prawdziwego nazwiska i imienia. Ja chciałam jeszcze wrócić właśnie do tego twojego pseudonimu. Możesz wytłumaczyć dlaczego, o co chodzi i dlaczego sobie wybrałaś ten pseudonim Alice Kowalski? Oczywiście, to może zacznijmy od tego, że Alicja w Krainie Czarów jakby. Ta pierwsza książka była właśnie o takiej krainie czarów, duchowości, wnętrza i dlatego tak by Alicja przyszła mi do głowy. A Kowalski, ponieważ mimo, że ja w tej książce piszę o tym, że nieważne jest, z jakiego kraju pochodzimy, jesteśmy wszyscy mieszkańcami tej ziemi, to chciałam mimo wszystko, żeby to nazwisko wskazywało na to moje pochodzenie, bo nie chodzi o to, że ja się próbuję jakoś odcinać, prawda, kraju, z którego pochodzę, tylko że ja się czuję obywatelką świata. Ja już w Polsce nie mieszkam od 16 lat, to jest trzeci kraj, w którym mieszkam w tej chwili. Jednocześnie miało to wskazywać jakby na tą polskość, ale ja się uważam, że my jesteśmy czymś więcej niż nasza narodowość, nasz wiek, nasza płeć i o tym mówi ta pierwsza książka. Ta druga w pewien sposób może
też, bo one się naprawdę dosyć łączą. Natomiast dlaczego nie używam swojego prawdziwego imienia i nazwiska? Ta książka jest taka trochę wzniosła, duchowa, jedna i druga można powiedzieć, ta druga jest taka też, prawda, ten science fiction, romans i tak dalej, a ja jestem poważną panią doktor nauk pewnych i wykładam w różnych szkołach. Nie chciałam jakby, żeby te książki miały wpływ na to, jak będę widziana przez niektóre osoby. Ja nie uważam, że jak się jest takim duchową osobą, to automatycznie nie można tego jakby w życie wprowadzać. Ja staram się jak najbardziej wprowadzać to w życie. Piszę również bloga, prowadzę stronę, na której doradzam ludziom, co oglądać, co czytać, czego słuchać, ponieważ uważam, że czasami zaśmiecamy sobie naszą głowę rzeczami, które nam nie pomagają. Oglądamy rzeczy, których nie powinniśmy oglądać, a jak to się mówi po angielsku, jak coś raz zobaczymy, to już nie możemy tego odzobaczyć, tudzież jak widzimy, to nie możemy tego odwidzieć, prawda? Ja wiem, że nie ma takich słów po polsku, to jest trudno przetłumaczyć, ale musimy dbać o to, czym karmimy swoją głowę, tak samo jak dbamy o to, czym karmimy swoje ciało. Zdecydowałam, że tak, że po prostu ja muszę prowadzić swoje normalne życie jednocześnie, prawda, tutaj. Poza tym jeszcze druga sprawa jest, ja myślę, że kobiety często pisały pod pseudonimem, co prawda często musiały przybierać męski pseudonim, ja nie musiałam już tego robić. Teraz jest taka bardzo znana pisarka włoska, której też nikt nie wie, kim ona jest naprawdę. Mężczyźni mi się wydają tak bardziej, mówią, że to ja napisałem, przeze mnie to stworzone zostało. Natomiast ja mam tą taką właśnie, to poczucie, że to przyszło do mnie, że to tak naprawdę nie ja napisałam, że to ja, ale nie ja. Jest tam część mnie na pewno, natomiast to przyszło jakoś tak z góry i dlatego też to ta Alicja to jest ta właśnie ta forma mnie, ta część mnie, która tą książkę jakby przyniosła ze sobą. Czy myślisz, że kiedyś, że tak powiem, wyjdziesz z ukrycia i że przedstawisz się pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem i powiesz, że to ja napisałam? Wolałabym nie, to dlatego, że ja nigdy nie chciałam być znaną twarzą. Ja zawsze chciałam być znanym nazwiskiem, to znaczy chciałam, żeby ludzie właśnie kojarzyli jakby osobę, jak najbardziej te myśli czy rzeczy, które czytają. Ja od dawna piszę, byłam dziennikarką wcześniej. Nigdy mi nie zależało na tym, żeby moja twarz była znana, tylko bardziej te przemyślenia, prawda? Natomiast wolałabym chyba nie, bo to odciąga i sława, mimo że jest, no wydaje się fajna, no to jednak tak naprawdę też uciążliwa, prawda? Jeżeli już ta twarz jest rozpoznawalna, no to wtedy nie jest łatwo to swoje normalne życie prowadzić, wydaje mi się. Także ja wolałabym nie, no ale zobaczymy. Jeśli sytuacja mnie do tego w jakiś sposób zmusi, to być może kiedyś się ujawnię. Przy czym wtedy będzie może trudność, prawda? Bo może ktoś inny próbować się podszywać. No ale oczywiście wydawcy, prawda, moi wiedzą, kim ja jestem. Więc myślę, że nie będzie to niemożliwe do zrobienia, do udowodnienia, że to ja. A czy znajomi wiedzą? Albo no, rodzina może ta bliższa raczej wie, prawda? Tak, to znaczy sporo osób wie, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że piszę, że napisałam te dwie książki, że to są moje książki, natomiast tak jak mówię, jeżeli w przyszłości ukazałaby się ta książka również po polsku i teraz jest po angielsku, mam nadzieję, że będzie się dobrze sprzedawać, to wolę po prostu, tak jak mówię, żeby ludzie nie myśleli o tym, kim ja jestem, bo ja nie jestem ważna tutaj, ważne są te książki, nie ja, to przesłanie jest ważne, taka pokora może. Czy liczysz na jakąś reakcję ze strony czytelnika? W sensie wspomniałaś teraz o tym przesłaniu. Jakie to jest przesłanie dla czytelnika? Przesłanie jest przede wszystkim, i to jest wprost napisane w tej drugiej książce, w pierwszej książce, przepraszam, w druga jest bardziej taką historią, więc tutaj jakby samemu trzeba dojść do różnych wniosków. Natomiast w tej pierwszej jakby wprost wspominam, że trzeba po prostu właśnie zadawać sobie te wszystkie pytania, jaki jest cel życia, skąd jesteśmy, co tu robimy, dlaczego i tak dalej. Bo w momencie, kiedy przestaniemy, no to właściwie przestajemy po prostu żyć tak naprawdę, w momencie, kiedy przestaniemy się zastanawiać nad sensem życia. Więc chodzi po prostu tak, o to, żeby zmusić czytelnika jakby do myślenia, do rozmowy bardzo chętnie. Ja, jak wspomniałam, mam stronę internetową, tam jest kontakt do mnie, jest blog, można komentować, można do mnie napisać. Ja bardzo chętnie zawsze z każdym porozmawiam. Ja chcę zadawać pytania, tak jak Kieślowski zawsze mówił. Trzeba zadawać pytania, a odpowiedzi będziemy szukać razem. Jak sama wspomniałaś, już wcześniej w powieści poruszasz tematykę science fiction, duchowości, ezoteryki, reinkarnacji, innych wyższych mocy. Skąd takie zainteresowanie tą tematyką? Ja boję się, że to tak sensacyjnie trochę brzmi, ale tak naprawdę to w momencie, kiedy zaczynamy wsłuchiwać się w siebie i w swój własny głos, to dochodzimy do wniosku, że jesteśmy czymś więcej niż to nasze tutaj wcielenie, które w tej chwili mamy. I ja uważam, że każdy do tego do wniosku dojdzie, jeśli tylko się właśnie zagłębi.
Jestem o tym przekonana, ponieważ po napisaniu tych książek już, bo mi się wydawało, że ja dostałam taką właśnie, że ja się muszę podzielić tą wiedzą ze wszystkimi, bo nikt o tym nie wie, jakby wszyscy zapomnieli. To nagle się okazało, ja teraz nagle widzę, że takich ludzi jest coraz więcej i oni wszyscy mówią podobnym językiem, mówią podobne rzeczy. Także ja właściwie w tej chwili przez internet głównie widzę, że takich ludzi jest coraz więcej przebudzonych, którzy jakby budzą się do tej prawdy, to tak się mówi. Ja wiem, że to znowu brzmi trochę tak wzniośle i tak dalej, ale po prostu my musimy się w tej chwili przebudzić. My musimy zauważyć, że nie możemy żyć tak, jak żyliśmy do tej pory, próbując zaspokajać tylko swoje potrzeby, wyniszczając ziemię, na której żyjemy, nie dając jej czasu, żeby się odnowiła, bo to się po prostu źle skończy. Jeżeli my się nie opamiętamy wszyscy kolektywnie, no to długo to już nie pociągniemy, prawda? Więc na szczęście, tak jak mówię, ludzie sobie zaczynają zdawać z tego sprawę. Myślę, że pandemia dużą rolę odegrała i to jest tu naprawdę sposób na życie. Trzeba zacząć dbać o tą planetę, o siebie nawzajem, próbować różne wspólnoty budować, nie konkurować ze sobą, tylko współpracować. Tylko przez współpracę możemy coś stworzyć. A jeżeli konkurujemy ze sobą i oddzielamy się i traktujemy innych jako wrogów, no to daleko nie zajdziemy. Od niedawna mieszkasz w Los Angeles. Powiedz, czy ta przeprowadzka do tego miasta miała związek właśnie z powstaniem tej książki? Myślę, że miała bardziej związek z tym właśnie, że tak jak mówię, zaczęłam się zastanawiać, czego ja tak naprawdę chcę, zaczęłam słuchać swojego serca, moje serce zawsze chciało jechać do Los Angeles. Ja jestem zafascynowana filmami, zajmuję się tym profesjonalnie, właśnie zrobiłam doktorat z mediów i komunikacji medialnej, a dokładnie z filmu. O tym pisałam swoją pracę doktorską o filmach Kieślowskiego zresztą, o którym wspomniałam wcześniej. Także film był zawsze tą moją fascynacją i ja uważam, że dużo grup takich mniejszościowych, czy nawet kobiet było przez wiele lat w kinie szczególnie albo źle reprezentowanych, albo mało reprezentowanych, albo błędnie, a reprezentacja w mediach jest bardzo ważna. I to się w tej chwili na szczęście zmienia i ja chciałabym w pewien sposób jakoś się do tego przyczynić w praktyce. Także zaczęłam tak jakby słuchać sama tych rad, które daję innym, które do mnie przyszły, które spisałam w tej książce i teraz próbuję żyć takim życiem, że to nie tylko, że ja mówię ludziom, jak mają żyć, tylko po prostu sama staram się żyć w ten sposób. Czyli próbować jakby znaleźć to swoje miejsce, tą swoją rolę, jak ja mogę pomóc, jak mogę zadziałać i coś zmienić na lepsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może o tym będzie trzecia książka. To chętnie i o niej też porozmawiamy, mam nadzieję. Wspomniałaś też o blogu, który prowadzisz. Jest to blog aliskowalski.com. O czym tam piszesz? Ten blog jest jakby kontynuacją tej pierwszej książki trochę. To wszystko się łączy, jest taki jakby jeden wielki projekt pod tym nazwiskiem Alice Kowalski ukryty. Tam staram się właśnie, tak jak wspomniałam trochę wcześniej, pisać o takich rzeczach, które warto zobaczyć, o filmach, które przekazują jakieś wiadomości, jakiś taki message, jakieś takie przesłanie. Moja jakby praca zawodowa polega właśnie na tym, żeby odnajdywać różne warstwy w różnych historiach, prawda, głębsze. Więc to chodzi o książki też, o muzyce staram się pisać. Polecam jakby ludziom, którzy próbują jakoś właśnie się rozwijać, takie źródła, do których warto sięgnąć. Musimy uważać na to, co oglądamy, że nie możemy zaśmiecać jakby, bo nam się wydaje, że to nie ma znaczenia, ale to ma znaczenie. Tak jak ma znaczenie, co jemy, ma znaczenie, co oglądamy. Więc ja próbuję jakby pomagać ludziom wybierać i podpowiadać trochę. Przy czym to nie jest tak, że ja mówię, znowu też wszystkie rozumy zjadłam. Ja bardzo chętnie słucham pomysłów od innych osób. Chciałabym, żeby to była właśnie taka wspólnota, która się wspólnie jakby dzieli różnymi rzeczami i rozmawia. Także zapraszam bardzo serdecznie na wejście na tą stronę. Będzie polska wersja również. W momencie, kiedy polska książka się ukaże, nie chcę tutaj podawać konkretnych dat. Na pewno w tym roku, być może w przyszłym miesiącu już. Ja przypomnę jeszcze raz stronę tego bloga aliskowalski.com. A ci, których zainteresowaliśmy Twoją książką, gdzie odeślemy, żeby ją nabyć? Na Amazonie można nabyć obie książki. Ja jeszcze może dodam, że ta pierwsza ukaże się po raz drugi po angielsku z tym brakującym rozdziałem. Ja miałam taką przygodę z tym wydawcą, o której już wspomniałam, i w tej chwili wydam ją po prostu gdzie indziej. Jestem mu bardzo wdzięczna, ponieważ dzięki niemu powstała ta druga książka. No ale jednak dla mnie tam pierwsza książka była taką całością, którą on jakby, prawda, zmienił, więc niedługo również, też kwestia, myślę, paru tygodni. Obie książki będą dostępne na Amazonie. Na razie jest ta druga. Jest zarówno książka papierowa, jak i e-book, prawda?
Tak, można kupić e-booka, można kupić książkę. Książka oczywiście trochę dłużej będzie szła. No i my tutaj dla naszych widzów również mamy niespodziankę, ponieważ będziemy mieli książkę do wygrania w konkursie A Game i drugą część Alice Kowalski. A konkurs zostanie ogłoszony wkrótce na Facebooku Telewizji Polvision, także zachęcamy do śledzenia Facebooka i do wzięcia udziału w konkursie. A my, Alice, w takim razie żegnamy się już w tym momencie. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i za opowiedzenie nam o swoich przeżyciach, emocjach, o tym, jak powstawała książka. I zachęcamy wszystkich do tego, by ją przeczytali. Ja również dziękuję bardzo. Do widzenia.